ludzie wierzący ze sobą na terenie Kościoła. Zacznijmy od takiego fragmentu, który znajdziemy w Księdze Izajasza, 43 rozdział tejże księgi i werset 18. To jest dosyć znany fragment, przynajmniej ludziom, którzy czytają Biblię, ale chciałbym, żebyśmy go sobie dzisiaj przypomnieli. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie. Czego dotyczy ten fragment Bożego Słowa? Mianowicie jest to część proroctwa Izajasza, który najpierw mówi o tym, że Bóg sprowadził klęskę na Izraela z powodu ich upadku, z powodu ich grzechu, z powodu ich życia pełnego nieprawości, ale nie porzucił Izraela i przygotowuje Izraelowi wspaniałą przyszłość. A ten fragment, który czytamy, jest fragmentem opisującym właśnie tę przyszłość, to nowe życie Izraela, kiedy Izrael jest już w swojej ziemi, kiedy Izrael jest już odbudowany i kiedy cieszy się pełnym pokojem, pełną wolnością i społecznością z Bogiem. Dlaczego więc Izajasz mówi, nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie? Czy człowiek, który żyje z Bogiem, który żyje blisko Boga, wspomina dawne wydarzenia? Czy jest taka potrzeba, czy może niebezpieczeństwo? Skąd to ostrzeżenie, które pada z ust proroka Bożego? I myślę, że odpowiedź tkwi w życiu prawie każdego wierzącego człowieka, a w zasadzie każdego wierzącego człowieka. Dlaczego tak mówię? Otóż często, kiedy mamy do czynienia z rozmowami w kręgu osób wierzących, zbiera się kilka czy kilkanaście osób. Niestety bardzo często tematem tych rozmów nie jest Pan Bóg właśnie, ale bardzo często tematem tych rozmów jest dawne życie. Tylko nie mówcie mi, że nigdy nie braliście udziału w takich rozmowach. I ktoś wspomina, jak to on kiedyś na początku, jaki on to był bardzo zły, bo on strasznie dużo alkoholu pił i Bóg go wyciągnął z tego. Ale kiedy mówi o tym, jak on pił tego alkoholu tak dużo, to ten stary człowiek zaczyna się prężyć w nim, zaczyna pokazywać, jaki on to był niesamowity, że on aż tyle tego alkoholu potrafił wypić. I uważajcie, co się wtedy dzieje. Wtedy brat, który siedzi obok, mówi, ach, ty to tam piłeś, ja to piłem dużo alkoholu. Następny się odzywa, wy to nic, ja to piłem dużo. Zaczyna się licytacja. Kto to wypił więcej tego alkoholu? Co się dzieje w tym momencie? Tak naprawdę ludzie wchodzą w rzeczywistość starego życia. Opowiadają o tym, jacy oni to byli niesamowici wtedy, kiedy nie byli wierzący i wtedy, kiedy jeden cząs jedną ulicą, drugi drugą ulicą, a jeszcze inny pewnie połową wioski. Biblia mówi, nie wspominajcie dawnych wydarzeń. Nie wspominajcie tego. Jest ogromne niebezpieczeństwo we wspominaniu tego, co w naszym życiu kiedyś miało miejsce. Z jednej strony Biblia mówi, że nie znajdziemy takiego fragmentu, że Bóg zapomniał o naszych grzechach. Bóg mówi, że nigdy nie będzie wspominał naszych grzechów, ale to nie znaczy, że zapomniał. I Biblia również nie wzywa nas do tego, żebyśmy zapominali o swoich grzechach. W żadnym wypadku. Biblia mówi, że mamy nie wspominać naszych grzechów. A to jest zasadnicza różnica. Człowiek, który pamięta, skąd Bóg go wziął w swoje ręce. Na przykład Księga Objawienia mówi, wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. To jest wspomnienie odwrotne niejako, ale to znaczy, że człowiek musi pamiętać o swojej przeszłości, bo przeszłość jest taką bardzo dobrą nauczycielką, jeśli człowiek chce się uczyć oczywiście. Jeżeli pamiętamy, skąd Bóg nas wyrwał, to będziemy z drżeniem sprawowali swoje zbawienie, bo wiemy, sami doświadczyliśmy, jakiego cudu Bóg dokonał w naszym życiu. Myśmy tego nie zrobili.
Wielu z nas nie miało najmniejszej ochoty na zmianę. A ci, którzy mieli taką ochotę, takie pragnienie, nie mieli sił. I nagle stało się coś wtedy, kiedy Bóg przybliżył się do człowieka. To coś nazywa się cudem nowego życia, nowego narodzenia. I człowiek zostawił swoją przeszłość i rozpoczął nowe życie. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń. Wspominanie dawnych wydarzeń zawsze budzi w człowieku tego starego człowieka. Kiedy ten stary człowiek już się obudzi ze snu, to nie tak szybko da się z powrotem pogrzebać przeszłości. Ten stary człowiek zaczyna dopominać się chwały dla siebie. To jest jedna bardzo ważna rzecz, taki wstęp do naszych rozważań. Natomiast przejdźmy teraz do listu do Rzymian, do rozdziału 6. Pamiętając o tym, że Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy nie wspominali tego, co było kiedyś w naszym życiu takie ważne i aktualne, do tego możemy jeszcze dodać, że w liście do Hebrajczyków, rozdział 8 i rozdział 10, Bóg mówi, że nie będzie wspominał naszych grzechów, nie będzie wspominał naszych nieprawości. Nie będzie. I rozdział 6 od 12 wersetu mówi nam takie rzeczy. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwością jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Zacznijmy od ostatniego wersetu. Grzech nad wami panować nie będzie. Czy to znaczy, że nie doświadczamy upadku w grzech? Czy to znaczy, że nie doświadczamy słabości w naszym życiu? Czy to znaczy, że nie doświadczamy grzechów, nie popełniamy grzechów? Nie. Biblia mówi, że złamana została pewna zasada, która decydowała o życiu każdego z nas i decyduje o życiu wszystkich ludzi. Tą zasadą jest panowanie grzechu. Człowiek, który nie zna Boga, jest poddany panowaniu grzechu. Ja wiem, że wielu ludzi ze świata powiedziałoby, że to są bzdury, że żaden grzech nimi nie rządzi. Ale każdego dnia, w każdej chwili swojego życia udowadniają, że tak właśnie jest. Ponieważ żyją w tak amoralny sposób, że nie można właściwie tego inaczej streścić, jak przez powiedzenie, grzech nad wami ma swoje panowanie, ma swoją władzę. Z tej pułapki nie ma ucieczki. Jest tylko ucieczka przez Chrystusa. Tylko przez Chrystusa. Kiedy więc Biblia mówi, że grzech nad nami nie będzie panować, to Biblia mówi, że mamy nowego Pana, że mamy nowego Króla. Mamy tego, który teraz nad nami sprawuje swoją władzę. Że grzech jest tylko i wyłącznie wpadką, jeśli tak można powiedzieć, w naszym chrześcijańskim życiu, ale nie jest zasadą. Podczas gdy w dawnym życiu grzech był zasadą, a dobro, które czyniliśmy, było przypadkowe i rzadkie. Bo przecież i ludzie ze świata popełniają dobre rzeczy, nie można o tym zapomnieć. Ale jest to tylko, można powiedzieć, bardzo wybiórcza działalność. Zasadą jest życie w grzechu. My natomiast nie żyjemy według tej zasady, żyjemy według zasady zbawienia w Jezusie Chrystusie. Żyjemy z łaski. A grzech nie ma nad nami władzy. Aczkolwiek będzie nas nieustannie kąsał i będzie nieustannie dopominał się praw dla siebie poprzez, i teraz przejdźmy do pozostałych wersetów, one mówią nam, że grzech
wcześniej panował w naszym ciele, w naszych członkach. Wcześniej panował w naszym ciele, w naszych członkach. To znaczy, że nasze ręce były oddane złu, nasze oczy były oddane złu, nasze usta były oddane złu, nasz umysł był oddany złu, nasze nogi były oddane złu. Wszystko, co te członki czyniły w życiu, zmierzało tylko w jednym kierunku, aby spełnić swe egoistyczne pragnienia, aby przeprowadzić tylko to, co jest dobre dla mnie, aby zniszczyć wszelką przeciwność, która staje mi na drodze, aby spełnić swoje niecne pragnienia, nie było w działalności naszych członków niczego dobrego. Czasami nasza ręka sięgnęła do kieszeni, gdy widzieliśmy biednego człowieka i wspomogliśmy go. I tym czynem potrafiliśmy się chełpić wiele miesięcy. Bardzo długo pamiętaliśmy to, że kogoś pocieszyliśmy w jakiejś sytuacji, sami nie wiedząc, jak nam się to udało. Ale nie pamiętaliśmy, że ciągle popełnialiśmy zło. Ponieważ to było zasadą, to było normą. Nikt nie wspomina na normę. Jedynie zwraca uwagę na odchyłki od normy. W naszym ciele panował grzech, w naszych członkach panował grzech. I można się było spodziewać po człowieku, który żyje bez Boga, że będzie kłamał, że będzie oszukiwał, że będzie przeklinał, że jego oczy będą dążyły do oglądania tego, co niecne, co cudzołożne, co złe, że jego ręce będą robiły wszystko, aby udowodnić swoją rację, że jego nogi zaprowadzą go tylko tam, gdzie będzie zło. Będzie omijał miejsca, gdzie będzie światło i prawda. Że jego umysł nieustannie będzie pracował nad tym, jak zdobyć dla siebie majętności, władzę, jak przeprowadzić pewne sprawy, aby wyszło na moje. Bez oglądania się na to, co jest prawdziwe. Kiedy więc doszło do sytuacji opisanej w 13 wersecie, nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości, nastąpiła całkowita metamorfoza. Ku zdumieniu wielu ludzi, ku wściekłości diabła, który stał za naszą nieprawością, zaczęło się coś dziwnego dziać z życiem każdego z nas. Wtedy, kiedy chcieliśmy skłamać, język stawał kołkiem. Oj, nie jedno kłamstwo przeleciało przez ten język, ale to bolało już. Wtedy, kiedy trzeba było zaświadczyć w nieprawdziwy sposób, targały nami dziwne siły. Nie dało się w prosty sposób zaświadczyć o nieprawości. Nasze nogi zaczęły zdążać do miejsc, gdzie mogliśmy znaleźć miłość, pokój, bezpieczeństwo, po prostu Boga. Nasze ręce przestały za wszelką cenę dążyć do tego, aby udowodnić swoje racje, a stały się rękami, które czynią pokój. W naszych myślach, w naszym umyśle pojawiły się dziwne myśli. Zaczęły krążyć wokół Boga. Zaczęliśmy zastanawiać się, kim jest ta dziwna istota, która uczyniła tak wiele dla nas. To nie działo się nagle, z dnia na dzień, ale to zaczęło być zauważalne. W miarę jak żyliśmy z Bogiem, mijały miesiące, mijały lata. Coraz bardziej nasze członki są, powinny być zaangażowane w takie właśnie nowe życie. Kiedy pozwalamy sobie na wspominanie dawnych wydarzeń, to świadczy to o tym, że nasze życie tak naprawdę nie zostało przemienione, że gdzieś zatrzymaliśmy się w połowie drogi i ani nie mogliśmy wejść do tej ziemi obiecanej, ani nie mogliśmy wrócić do Egiptu. Zostaliśmy na środku pustyni
z pretensjami do wszystkich wokół, z pragnieniem, żeby coś zmieniło się w naszym życiu, ale z niechęcią do ponoszenia jakichkolwiek kosztów. I staliśmy się tymi, którzy zaczynają kąsać. Biblia mówi nam, nie kąsajcie siebie nawzajem. Zaczęliśmy kąsać. Zwierzę, które kąsa, to jest zwierzę, które nie może za bardzo zrobić krzywdy. Jeżeli mamy do czynienia z lwem czy z tygrysem, to on nas nie będzie kąsał, on nas po prostu pożre. I Biblia mówi nam, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy diabeł wchodzi wokół nas jak lew ryczący i czeka, aby kogoś pokąsać, pożreć. Ale kiedy mamy do czynienia ze zwierzęciem, które kąsa? Mamy do czynienia ze zwierzęciem, które kąsa wtedy, kiedy jest to na tyle małe zwierzę, że wie, że nam nie może zrobić krzywdy. W tym sensie, że nie może nas pozbawić życia, ani nawet zdrowia za bardzo. Ale może porządnie się odgryźć za to, że stanęliśmy na jego drodze. I zrobi wszystko, żeby pozostawić ślady swojej obecności. A dlaczego tak postępuje takie zwierzę? Po pierwsze, dlatego że się boi, bo nie jest pewne swojej pozycji. Nie jest pewne, czy miejsce, w którym przebywa, jest właściwe. Nie jest też pewne, jak my zareagujemy na jego obecność. Więc dla zasady, że najlepszą obroną jest atak, zaczyna kąsać, zaczyna gryźć, zaczyna w naszą stronę szczerzyć kły. Dokładnie tak samo dzieje się w życiu duchowym. Jeżeli tracisz grunt pod nogami, jeżeli twoja społeczność z Bogiem jest słaba, nie jesteś pewny swojej pozycji. Pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy wtedy, a szatan jest bardzo sprytny, mówi ci, ty w tym miejscu jesteś słabym człowiekiem. Na pewno wszyscy to widzą. I na pewno wszyscy o tym głośno rozprawiają, tylko do ciebie jeszcze nie doszło. A skoro tak, to ja im odpłacę tym samym. I zaczyna się gryzienie wszystkich wokół i wszystkiego wokół. Tylko dlatego, że się boję, tylko dlatego, że żyję w strachu, tylko dlatego, że światłość już dawno z mojego życia odeszła i siedzę w ciemności i nie widzę, co się dzieje wokół mnie. I te cienie, które widzę, wydają mi się cieniami wrogów. Ale pamiętajmy o tym, że kiedy widzę cień, to nie wiem, czy przychodzi przyjaciel, czy wróg. Dopiero kiedy stanę w światłości, to zobaczę, czy to jest twarz przyjaciela, czy wroga. Duchowe zasady, o których Biblia nam mówi, są jasne i proste. Jeżeli był czas, kiedy żyłeś w świecie, podobny do zwierzęcia, czyż Biblia nie mówi nam bardzo dramatycznie, że wraca pies do wymiocin swoich? Widzieliście kiedyś, jak pies wracał do swoich wymiocin? Jak zjadał to, co za przeproszeniem wyżygał? Bardzo okropny widok. Ale pies się tym nie przejmuje. A umyta świnia tarza się w błocie? Czasami niektóre, szczególnie panie z miasta, które mają dziwne pomysły, żeby trzymać w domu różne zwierzęta, umyją świnkę ile się da, różnymi płynami najlepszymi. A świnia pierwszą rzeczą, jaką zrobi, to wyjdzie i znajdzie kawałek błota i wytarza się na nowo. Bo to jest jej natura. Bo ona tego potrzebuje, aby żyć. Myśmy kiedyś tak żyli. Nie potrafiliśmy żyć bez błota i bez wymiocin. Nie potrafiliśmy żyć bez zła i bez grzechu, bo to było naszą naturą. Temu służyły nasze oczy, nasze uszy, nasz umysł, nasze ręce, nasze nogi. Ale kiedy zmieniło się w naszym życiu wszystko, wtedy, kiedy oddaliśmy swoje życie Chrystusowi, to czego się powinniśmy spodziewać? Jeżeli wyruszamy na wojnę, a na wojnie nie jest tak, że jest walka jeden na jeden, tylko ścierają się całe armie,
Czasami są to nawet armie wielu państw, które są w różnych koalicjach. To kiedy zawieramy różne koalicje, kiedy podpisujemy różne umowy, kiedy przysięgamy sobie wzajemnie, to spodziewamy się czego? Że ci, z którymi zawarliśmy przymierze, będą stali wiernie przy naszym boku, przeciwko temu przeciwnikowi, wobec którego wytoczyliśmy nasze działa. Kiedy dzieje się inaczej, to wtedy mówi się o czym? O zdradzie. Wtedy się mówi o zdradzie i o zdrajcach. Kiedy Chrystus nas oczyścił ze wszystkich naszych nieprawości, kiedy Chrystus własną krwią oczyścił nasze serce, nasz umysł, nasze ręce, jeśli można było to, bo można byłoby to w jakiś sposób pokazać plastycznie, to wyobraźcie sobie, że wchodzicie do łazienki i nie używacie mydła. Mydło jest tym czymś, co sprawia, że zmywamy brud z naszego ciała, ale bierzemy naczynie z krwią Chrystusa i myjemy się bardzo dokładnie. Chrystus nas bardzo dokładnie obmył. Mało tego, Chrystus zrobi coś jeszcze więcej. Nie tylko obmył nas z zewnątrz, ale umył nasze wnętrza, co jest niemożliwe w wykonaniu człowieka. Najbardziej wypachniony człowiek, najbardziej elegancko ubrany, może być największym bandytą. Ale tak nie dzieje się wtedy, kiedy Chrystus obmyje człowieka z jego win. Ponieważ on nie obmywa li tylko lub przede wszystkim jego ciała, ale przede wszystkim obmywa serce człowieka. Przemienia serce człowieka. I to, co jest we wnętrzu naszym, to jest widoczne na zewnątrz. Czegoż się więc można spodziewać po człowieku, który został obmyty we krwi Chrystusa? Można się spodziewać, że będzie tym, którego oczy będą wypatrywały dobra, którego ręce będą błogosławieństwem, którego nogi będą prowadziły tam, gdzie jest obecny Bóg, którego umysł będzie nieustannie pracował nad tym, aby poznać Boga, aby oczyścić to, co jeszcze pozostało w naszym sercu do wyczyszczenia i którego usta, język będzie błogosławił, a nie przeklinał. Czyż Biblia nie mówi nam błogosławcie, a nie przeklinajcie? Czyż Chrystus nie mówi nam o tym, że z tych samych ust nie może wychodzić błogosławieństwo i przekleństwo? Jeżeli więc tak nie dzieje się w przypadku ludzi wierzących, to z kim mamy do czynienia i z jaką sytuacją mamy do czynienia? Jeśli ktoś z nas myśli, że słowa, które dzisiaj wypowiadam z tego miejsca, są dla niego oskarżeniem, to może mieć rację. Ale nie po to są wypowiadane, żeby były oskarżeniem. Tylko po to są wypowiadane, żeby przypomnieć to, czego uczy Biblia. A Biblia uczy mnie i uczy ciebie. Jesteś nowym stworzeniem. Nie oddawaj swoich członków na oręż nieprawości, ale oddaj je w posiadanie Bogu. Niech Bóg je wykorzystuje tak, jak chce, ale niech grzech nie ma do nich dostępu. Nie mam złudzeń, że jeśli ktoś nie chce tak żyć, to mnie i tak nie posłucha. Ale to nie mnie trzeba słuchać, ale Bożego Słowa, a to znaczy Boga. Czy jedliście kiedyś, spróbowaliście kiedyś jakiegoś jedzenia, które okazało się być zepsute? Myślę, że prawie wszystkim się to zdarzyło. Co zrobiliście w tym momencie? Jest taki odruch. Wypluwa się to wszystko. Co nam mówi Biblia? Biblia w Księdze Objawienia mówi, że jeśli będziesz ani zimny, ani gorący, tylko letni, czyli nie będziesz miał żadnego smaku, to Chrystus mówi, kiedy będę miał z takim kimś do czynienia. Nasze Biblie mówią, że wypluję cię z ust moich, ale Greka mówi, wyżygam cię z moich ust. To oznacza, że taki człowiek będzie niestrawny. Cały układ trawienny zrobi coś takiego, ponieważ nie będzie w stanie przyjąć potrawy, która zupełnie nie pasuje do tego,
na co został ten układ trawienny przygotowany. My zostaliśmy powołani do tego, żeby być synami żywego Boga. A od dzieci Bożych wymaga się pewnych zasad, obowiązków, odpowiedzialności. I o tym nam Biblia mówi bardzo wyraźnie. Nie może być dzieckiem Bożym ktoś, kto łamie wszystkie te zasady. Pytanie, czy w ogóle narodził się na nowo? Czy w ogóle jest nowym stworzeniem? To jest bardzo ważne pytanie. Wielu ludzi nie zadaje sobie tego pytania. A priori przyjmują, że skoro chodzą do zboru, skoro modlą się, to są zbawieni. Pomyłka. Jest wielu ludzi, którzy chodzą do zboru, którzy się modlą, śpiewają pieśni. A powody, dla których to robią, są bardzo różne. Na przykład w swoim życiu byli bardzo samotni. Nikt się nimi nie interesował. I nagle ktoś się nimi zainteresował. Znaleźli się wśród ludzi, którzy są wobec nich serdeczni, mili, ciepli. Jeśli nigdy nie byliście prawdziwie samotni, to nie zrozumiecie, że można wszystko zostawić, aby być z tymi ludźmi, ale niczego w sercu nie zmienić. Ja mam nadzieję, że my jesteśmy w zborze, którym się nie da tak prześliznąć. Ponieważ z tej kazalnicy niestety, dla tych ludzi niestety, zbyt często przypomina się o tym, że tak nie może być. Że chodzenie do zboru nie jest wyznacznikiem mojej wiary. Wiecie, że wielokrotnie z tego miejsca mówiłem, iż lepiej byłoby dla niektórych, żeby w niedzielę rano poszli sobie w góry, bez złośliwości w stosunku do kogokolwiek. Wiem, że Piotr teraz się poruszył. Nie, dlatego, że wiem, że chodzisz w góry. Lepiej byłoby niektórym, żeby poszli w niedzielę rano w góry, niż siedzieli tu i męczyli się, ponieważ jest szansa, że kiedy pójdą w góry, może kiedyś Bóg do nich przemówi. I wtedy wrócą tutaj i oddadzą Bogu swoje życie. Ale jeśli całe życie będziemy chodzili w niedzielę na nabożeństwo bez poruszenia serca, nic nam to nie da. Będziemy zmęczeni, zniechęceni, będziemy kąsali wszystkich wokół tylko dlatego, że nie będziemy zadowoleni z własnego życia. No a trudno być zadowolonym z życia, jeśli nie ma się społeczności z Bogiem. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy to posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Czy nie wiemy, że jeśli oddajemy się w posłuszeństwo komuś lub czemuś, to jesteśmy temu posłuszni i to przynosi konkretne owoce? Jeśli jestem posłuszny swojemu grzechowi, to przyniesie to posiew śmierci. Jeśli jestem posłuszny Bogu, przyniesie to posiew życia. Nie można powiedzieć, że ja nie wiedziałem, czy ja nie wiedziałam, nie zdawałem sobie sprawy. Każdy z nas wie, kiedy czyni złe rzeczy. Każdy wie. I czy mam uwierzyć, że my nie wiemy, że jesteśmy tacy głupi, że kiedy oddajemy się w posłuszeństwo złu, to my nie wiemy, że przyniesie to jeszcze większe zło? Nie. Nie wierzę, że jesteśmy tacy głupi. My dobrze wiemy, co będzie następnym krokiem. Jeszcze większe zło. Jeśli natomiast oddajemy siebie w posłuszeństwo Chrystusowi, to czy wiemy, co nas czeka? Niektórzy pomyślą, że teraz powiem, że wspaniałe życie. Otóż nie. Czeka nas przede wszystkim krzyż. Czeka nas krzyż. Ktoś powie, no gdzież tu sprawiedliwość? A no właśnie na tym polega sprawiedliwość, że Bóg występuje przeciwko wszelkiemu grzechowi i wszelkiemu złu. Krzyż jest
najlepszym lekarstwem na wszelki grzech. Jest najlepszym lekarstwem na wszelkie zło. Jeśli te ręce, które czynią zło, nie będą przybite do krzyża, to nigdy nie nauczą się pokory. Jeśli moje nogi, które prowadzą mnie do zła, nie zostaną przybite do krzyża, to nie nauczą się, gdzie należy chodzić. Jeśli moje serce nie zostanie przebite, to nie nauczy się, co to znaczy być zranionym, a jednak wytrwać, a jednak należeć do Niego. Jeżeli mój umysł, moje uszy nie usłyszą przekleństw i nie usłyszą kpin, a ponieważ jestem przybity do krzyża, nic nie mogę zrobić, więc muszę w pokorze to przyjąć, to nie ma mowy o uświęceniu. Nie ma innej drogi. Sprawiedliwość w ludzkim rozumieniu nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością Bożą. Bóg ma swoją sprawiedliwość. I ta sprawiedliwość jest dla nas ratunkiem, ponieważ ta sprawiedliwość sprawia, że my możemy żyć wiecznie. W jakimś sensie od nas zależy, czy będziemy żyli wiecznie. W jakimś sensie od nas zależy. Czyż Biblia nie mówi, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana? Oj, apologeci tezy, iż jesteśmy zbawieni raz na zawsze, bez względu na to, co zrobimy w swoim życiu, nie mają zbyt wiele do powiedzenia wobec tego wersetu. Nikt bez uświęcenia nie ujrzy Pana. Zbawienie jest jak skrzyżowanie dróg. W pewnym momencie, kiedy idziesz drogą zła i kłamstwa, natrafiasz na krzyż. I kiedy przejdziesz przez krzyż, to Bóg mówi, idź tą drogą. I patrzysz, a to jest strome, wąskie, wije się pod górę, a obok autostrady. Twój wybór i mój wybór. Czy pójdziesz wąską i stromą, wijącą się krętą dróżką, pozornie niebezpieczną, czy też pójdziesz szeroką drogą, wygodną, ale jedna prowadzi do życia wiecznego, a druga na zatracenie. Każdy z nas ma wybór i musimy to zrozumieć. Bóg zrobił coś za nas, zbawił nas, ale Bóg za nas nie uświęci nas. Ponieważ to jest nasza praca, to jest nasz wybór, to są nasze decyzje, to jest nasze pragnienie Boga, to jest nasze codzienne wyrzekanie się siebie, to jest nasze codzienne wyrzekanie się swoich własnych racji, to jest nasze codzienne przebijanie języka, który gotów jest zabić, jeśli nie jest językiem Bożym. To jest nasze codzienne wyłupywanie oczu, bo jeśli tego nie zrobimy, to będziemy cudzołożyć. Czyż Chrystus nie mówi tak? To jest bardzo trudna droga. I Chrystus nigdy nie obiecywał nam, że będziemy szli łatwą, szeroką, miłą, sympatyczną drogą, a wokół będą stały tłumy i będą biły nam brawo. Nie. Wokół chodzą lwy, które tylko czekają, kto z tej dróżki zejdzie. Droga jest stroma, ale jest pewna. Jest wąska, ale prowadzi do celu. Jest trudna, ale Biblia mówi, że nie zmęczymy się na niej. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. A uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. Czy staliśmy się sługami sprawiedliwości? Czy każdy z nas może o sobie powiedzieć, że stał się sługą sprawiedliwości, że wyrzekł się ze swojego życia kłamstwa, wyrzekł się ze swojego życia obmowy, wyrzekł się ze swojego życia pragnienia spełniania swoich pożądliwości? Wyrzekł się ze swojego życia wszystkiego tego, co budowało tylko jego własną pychę. Jeśli nie wyrzekliśmy się siebie,
to nie możemy być sługami sprawiedliwości. A jeśli nie jesteśmy sługami sprawiedliwości, to czyimi sługami jesteśmy? Jesteśmy sługami zła i przekleństwa. Jesteśmy sługami diabła. Jeśli ktoś nie zgodzi się z tą tezą, odpowiada mu, Biblia tak naucza. Biblia mówi bardzo wyraźnie, że nawet wierzący ludzie mogą wykonywać wolę diabła. Nawet wierzący ludzie. A jak myślimy, jeśli wierzący człowiek wykonuje wolę diabła, to buduje czy burzy? Czy diabeł jest tym, który buduje? Czy diabeł jest tym, który przynosi pokój i miłość? Czy diabeł jest tym, który przynosi przebaczenie? O nie. On dobrze wie, co potrzebne jest, w cudzysłowie, aby zniszczyć ciało Chrystusa. Przynosi podziały, przynosi ciemność, kłamstwo, oszustwo, plotkarstwo, tylko po to, żeby podzielić, żeby doprowadzić do katastrofy w Kościele, żeby niektóre członki chociaż zostały odjęte i wtedy zdeptane i zniszczone. Jeśli nie jesteśmy sługami sprawiedliwości, czyli sługami Boga, to nie jesteśmy niczyimi sługami, jesteśmy sługami diabła. Ponieważ nie ma niczego pośrodku. Nie można być trochę sługą Boga, trochę sługą diabła, w zależności od dnia, od pory dnia. Po ludzku mówię, przez wzgląd na słabość waszego ciała. Paweł mówi, że po ludzku mówi, to znaczy, że mówi, jak to niektórzy mądrzy nauczyciele mówili, chcę wam wyoślić sprawę. Paweł mówi, chcę wam wyoślić sprawę, po ludzku, przez wzgląd na waszą słabość. Co to znaczy? To znaczy, że Rzymianie, do których Kościół Rzymski, do którego był pisany ten list, miał mnóstwo problemów właśnie z tymi sprawami, o których mówimy. I psycholog by powiedział, no należy łagodzić to wszystko, należy bardzo delikatnie do tych ludzi mówić, żeby się nie zrazili. A diabeł mówi po ludzku, a Paweł mówi po ludzku do was mówię. Muszę wam to wyoślić, bo inaczej spotka was klęska. Bo inaczej zginiecie. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Drodzy bracia i siostry, chcę wam powiedzieć, że chociaż jestem człowiekiem, który nie lubuje się w jakimś nadzwyczajnym okazywaniu uczuć w czasie nabożeństwa, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem raczej generalnie zamkniętym człowiekiem, ale nie mam nic przeciwko temu, żeby tak się działo, jeżeli ktoś pragnie. Powiem wam, co mam na myśli. Biblia nam mówiła przed chwilą, że oddawaliśmy kiedyś członki wasze, jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości. Mamy nie wspominać dawnych wydarzeń, ale zróbmy malutki wyjątek. Jak kiedyś ci z nas, którzy sobie zdrowo popili, demonstrowali swoje zadowolenie z życia. Szli spać cichutko, nie było słychać, nie było widać. Całe ulice wiedziały, że ja tu przeszedłem. Nie trzeba było budzików, ponieważ jeden głos czy dwa głosy wystarczały, żeby wszyscy wiedzieli, o, to idzie ten właśnie. Pamiętacie, jak było? A kiedy dzisiaj jest zgromadzenie i trzeba oddać Bogu chwałę, to często ci sami ludzie siedzą w kącie i ani pisną. Jeszcze raz przeczytam to, co Biblia mówi. Jak bowiem oddawałeś w liczbie pojedynczej członki swoje na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawaj swoje członki na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Jak się wydzierałeś za przeproszeniem na chwałę diabła, to teraz podwójnie się wydzieraj na chwałę Boga. A właściwie powinno być dwójnasób. Jeżeli kiedyś żyłeś złym życiem,
to w dwójnasób żyj teraz świętym życiem. Taka jest zasada, którą Biblia nam przedstawia. Jeśli kiedyś popełniałeś zło, to teraz w dwójnasób popełniaj dobro. Nie wystarczy nie czynić zła. Jakub, kiedy pisze swój list, mówi: pokaż mi swoją wiarę. Ty mi mówisz tylko o swojej wierze. Pokaż mi swoją wiarę, bo ja moją ci mogę pokazać z moich uczynków. Ci sami ludzie, którzy kiedyś, a to dotyczy nas wszystkich, którzy kiedyś lubowali się w popełnianiu zła, kiedy przyszedł czas popełniania dobra, w większości przypadków leniuchują, nic nie robią. Zadowoleni sami z siebie, zadowoleni ze swojego życia. Pogłębiają tylko swoje duchowe lenistwo, nie zdając sobie sprawy, że cofają się do dawnego życia. A przynajmniej zostają na pustyni i zaczynają kąsać, zaczynają gryźć wszystkich wokół, bo nie są zadowoleni ze swojego życia. Ja bym też nie był zadowolony. Nie byłbym zadowolony, gdybym nie mógł w swoim nowym życiu na przykład głosić kazań. Co prawda jeszcze nie słyszałem od nikogo, że mówię kazania dla swojej własnej chwały, ale pewnie ktoś tak powiedział. Natomiast chcę wam powiedzieć, że mówię je, ponieważ mam taką potrzebę i takie pragnienie Boga, aby o tym głośno powiedzieć. Nie wyobrażam sobie, żebym nie mógł mówić o Bogu. Bo po co byłoby moje nawrócenie? Do czego miałaby służyć przemiana? W dawnych czasach mówiłem ludziom o bzdurach. To teraz mam milczeć, kiedy się nawróciłem? I co jest tematem naszych rozmów, kiedy się spotykamy? Czy tematem naszych rozmów jest Chrystus? Jest nasze nowe życie? Jest dzielenie się pragnieniem poznawania Boga? Otóż obawiam się, że często tak nie jest. Że często tematem naszych rozmów albo jest stare życie, albo po prostu obgadywanie wszystkiego i wszystkich. Tylko dlatego, że nie jestem pewny swojej pozycji i boję się. Czy tak ma wyglądać oddawanie swoich członków na oręż sprawiedliwości? Czy tak ma wyglądać oddawanie siebie na służbę Bożą? Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalece od sprawiedliwości. Nie łudźmy się. Nawet jeżeli nie byłem alkoholikiem, nie byłem narkomanem, nie rozbiłem rodziny, nie byłem cudzołożnikiem, to kiedy nie znałem Boga, byłem sługą diabła. Tak było. Nic dobrego nie było w moim życiu. Dobro przyszło wraz z Chrystusem. I tylko z Chrystusem. Byliśmy dalecy od wszelkiej sprawiedliwości. Oczywiście tej, o której Bóg mówi. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Mam pytanie, czy wstydzimy się swojego starego życia? Nie chodzi o to, żebyśmy przed innymi wyznawali, że się strasznie wstydzimy, ale czy gdy myślimy o swoim starym życiu, czy się wstydzimy? Wiecie, muszę wam powiedzieć, że doświadczam tego bardzo często. Ludzie nie wstydzą się swojego starego życia. Wielu ludzi przecież mówi, przecież ja nie byłem taki zły. Ja nie byłam taka zła. Nie było aż takiej tragedii. Przecież w swoim starym życiu tyle dobrych rzeczy robiłem, czy robiłam. A co Biblia mówi na to? Biblia mówi o życiu. Jak więc można mówić o swoim starym życiu, że ono nie było takie złe? Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu macie pożytek w poświęceniu, a za cel życie wieczne. Wyzwoleni od grzechu, a oddani na służbę Bogu. Zobaczcie, to jest to, o czym cały czas mówimy. Nie wystarczy być wyzwolonym od grzechu, ale musi za tym coś pójść.
I to nazywane jest oddanie w służbę Bogu. Jeśli będziesz tylko wyzwolony od grzechu, a nie oddasz siebie na służbę Bogu, to bardzo szybko przekonasz się, że jesteś znowu po tamtej stronie. Oddany na służbę Bogu. Człowiek, który jest oddany na służbę Bogu, taki człowiek wszelki pożytek, wszelką mądrość widzi w czym? W poświęceniu dla Boga. W poświęceniu dla Boga. Iluż ludzi wierzących chodzi takich rozmazanych, albo im się nie udało. Oni wszystko mają w życiu złe. Żona zła, mąż zły, dzieci niedobre, samochód nie taki, dom nie taki, mieszkanie nie takie, nie w tym miejscu mieszkają, nie tam pracują, gdzie trzeba, wszystko złe. Załóżmy, że tak nawet jest. To Biblia mówi, masz pożytek, jeśli poświęcisz się w tym wszystkim Bogu. Wiecie, co się wtedy rodzi w sercu wielu ludzi? Bunt. Dlaczego? Dlaczego ja mam się poświęcać? Nie chcę przy nikogo przekonywać argumentami, ale dlaczego Chrystus miał się dla nas poświęcać? Z jakiego powodu? Czy znajdziemy jakikolwiek powód? Ja nie znajduję żadnego powodu. Ja nie wiem, dlaczego Chrystus miał się dla mnie poświęcić. Czy ja byłem jakiś wyjątkowy? No chyba, że wyjątkowy grzesznik. Nie wiem, Chrystus po prostu się poświęcił dla mnie i tyle. Mogę się domyślać, że mnie kochał i tak dalej, ale co to zmienia? Nie miał obowiązku, żeby się za mnie poświęcać. Drogi bracie, droga siostro, jeżeli się nie poświęcisz Bogu w tym, w czym jesteś, marne twoje widoki. Bo to oznacza, że krzyż, który miałeś wziąć na siebie, po prostu wyrzuciłeś do rowu. Jak można wtedy mieć jedyny widoczny cel w życiu, którym jest życie wieczne? No nie można mieć. Jedyny widoczny cel to życie doczesne. Muszę mieć nową żonę, nowego męża, nowe auto, nowy dom, nową pracę, bo bez tego nie wytrzymam. A tymczasem za 5 lat, za 20 lat znajdziesz się w sytuacji, w której już się nikt nie będzie żenił, już nie będzie samochodów, nie będzie domów zbudowanych ręką ludzką, nie będzie pracy. Nawiasem mówiąc, co zrobią pracoholicy wtedy? Wszystko będzie inne, nowe. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Darem łaski Bożej nie ma złudzeń. Życie wieczne w Jezusie Chrystusie jest tylko darem Bożej łaski. I niczym więcej. Darem Bożej łaski. Zakończmy nasze rozważania. I chcę parę słów jeszcze powiedzieć na koniec dzisiejszych naszych rozważań. Jeśli nie jestem zainteresowany Chrystusem, to co ja tutaj robię? Co ja tutaj robię? Nie znam odpowiedzi na to pytanie i chyba nie chcę znać, ponieważ nie interesuje mnie sytuacja, w której człowiek chce być w Kościele, a nie chce być w Chrystusie. To jest tak, jak według różnych badań socjologicznych mamy w Polsce ileś tam procent ludzi niewierzących, ale za to praktykujących. Dziwne zjawisko. Po drugie, jeśli już jesteś w Kościele i rozumiem, że jesteś w Chrystusie, to jak używasz swoich członków? Czy twoja ręka z radością wita brata lub siostrę w Chrystusie? Czy też jakbyś mógł, to
to byś przyłożył tak, żeby zapamiętał czy zapamiętała. Czy twoje oczy, jak tylko trafią na pewnych ludzi, natychmiast znikają z tej linii, ponieważ jak widzę, to zęby mnie bolą? Czy twoje nogi, chociażby w czasie witania, nie pójdą w tamtym kierunku? No bo przecież ja nie podam mu ręki. Czy twój język, który kończy nabożeństwo wspaniałym hymnem, wyśpiewując Panu, że jest wielki, potężny, po ostatniej strofie natychmiast rozpoczyna swój jazgot na temat głupiego kazania chociażby, czy też jak ten czy ta była ubrana? Czy myślicie, że ja sobie to wymyślam? Ja nie mam takiej bujnej fantazji. Chociaż no, mam bujną fantazję, no, ale takimi rzeczami się nie zajmuję. Mówię to, co jest prawdą. Prawdą o różnych osobach spośród nas. I dlatego jest trzeci punkt tego końcowego naszego rozważania. Mam taką propozycję. Jak nie chcecie się podporządkować Chrystusowi, proszę was, idźcie sobie. Dajcie nam spokój. My chcemy żyć z Chrystusem. Chcemy żyć w pokoju. Chcemy kochać siebie wzajemnie i nawet was chcemy kochać. No ale dajcie nam siebie kochać. A jak nie chcecie być z nami, idźcie sobie w góry, na zieloną trawkę. Może kiedyś Bóg się upomni o wasze serca. Czy naprawdę musicie, uparliście się, żeby akurat nam życie zatruwać? Co żeśmy wam zrobili? Jest tyle ludzi w tym mieście, tylu ludzi do obgadania, tylu ludzi, którym można dokuczyć. Proszę was, zróbcie im tą przyjemność. Dajcie nam spokój. Myślicie, że ja żartuję? Ja nie żartuję, ja mówię prawdę. Ja po prostu publicznie proszę, dajcie nam spokój. Jedyną rzeczą, jakiej pragniemy, to pragniemy Chrystusa, pragniemy z Nim żyć. Pragniemy się wzajemnie budować, a jak trzeba, pragniemy się wzajemnie też i ostrzegać. Jak trzeba, chcemy sobie pomagać wzajemnie. Chcemy być blisko siebie. Czy nie widzicie, że nie pasujecie do tego? Po prostu nie pasujecie do tego. Mam nadzieję, że wszyscy wyciągniemy odpowiednie wnioski. Wszyscy. Módlmy się. Panie Wszechmogący, chcemy Cię przede wszystkim przeprosić za to, że tak często lekceważymy te proste zasady, które ustanowiłeś dla swojego Kościoła. Wybacz nam, że nawet wtedy, kiedy sami nie bierzemy w tym udziału, nie reagujemy na to. Panie, a Ty powiedziałeś, że Ty się brzydzisz grzechem. Ty się brzydzisz tym wszystkim, co nie pochodzi od Ciebie. Nie pozwól nam, Panie, aby Twoją własność, a Kościół jest Twoją własnością, abyśmy Twoją własność w jakikolwiek sposób uszkadzali, niszczyli, deptali. Daj nam po prostu, Panie, mądrość i łaskę, abyśmy żyli według zasad, które sam ustanowiłeś. Ogarnij nas wszystkich pokojem, miłością. Daj nam takie pragnienie, aby celem naszego życia uczynić życie wieczne. Daj nam takie pragnienie, żeby jeszcze wielu ludzi przyprowadzić do zbawienia. Panie, w tym mieście są tysiące, które Ciebie nie znają. Każdego dnia dziesiątki ludzi umierają i idą do piekła. Nie daj nam się, Panie, oszukać, nie daj nam się dać oszukać i koncentrować na jakichś wewnętrznych sporach czy kłótniach. Panie, ale zwróć nasz wzrok na Chrystusa i na ginący świat. Wesprzyj nas, Panie, w swojej łasce i ogarnij nas swoją miłością. Jeżeli znajdujesz tutaj jakiekolwiek serce, które wymaga złamania, skruszenia, Panie, spraw, aby to dzisiaj się stało. I ucz nas, Boże, ucz nas, jak żyć dla Ciebie i tylko dla Ciebie.
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.